jeszcze raz. Bycie dzieckiem, nastolatkiem nie usprawiedliwia twojego grzechu. Pokazuję i objaśniam. Taki jest temat dzisiejszej mojej przemowy, jeżeli można to tak nazwać. Po pierwsze, kwestia kontrowersyjna dla niektórych. Druga Księga Królewska, 2:20. Ci, którzy znają Biblię, będą wiedzieli, o czym mówię. Mega kontrowersyjna kwestia dla niektórych, ale pokażę wam, że ona nie powinna być taka kontrowersyjna wcale, tak? Wytłumaczę, o co w tym chodzi. Czy dobrze tam napisałem 2:20? Dobrze, okej. Tu jest mowa o Elizeuszu, proroku Pana, tak? Można powiedzieć następcą Eliasza. Druga Księga Królewska, 2:23. Czemu mi ludzie piszą na prywatne wiadomości? Mniejsza. Druga Księga Królewska, 2:23. Potem wyruszył stamtąd Elizeusz do Betel, a gdy podążał drogą, małe dzieci wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, mówiąc mu: wstąp łysy, wstąp łysy. Wiecie, ja to może sparafrazuję. To mogło wyglądać w ten sposób na dzisiejsze czasy, jak te dzieci podchodziły i cwaniakowały do niego i mówiły: ty łysolu, chodź tutaj. Coś w tym stylu, tak? On zaś odwrócił się, spojrzał na nie i przeklął je w imieniu Pana. Wtedy dwie niedźwiedzice, tak? To jest poprawne tłumaczenie, dwie niedźwiedzice wyszły z lasu i rozszarpały 42 dzieci spośród nich. I tak się kończy ta historia, tak? Wyszły dzieci, zaczęły cwaniakować do proroka Elizeusza i Elizeusz przeklął je w imieniu Pańskim. Oczywiście nie wiemy, jakie to były przekleństwa, na pewno nie na KH i tak dalej. Wtedy czegoś takiego nie było, tak? My w polskim języku to dopiero zostało dodane. Przekleństwo to nie jest samo słowo, to jest w ogóle inny temat, tak? Przekleństwo to nie chodzi o to, że to jest samo nieprzyzwoite słowo, ale to jest grubszy temat ogólnie, tak? Dzisiaj nie będę o tym mówił. Ludzie, patrząc na tą historię, się dziwią, czemu te dzieci poginęły tutaj, czemu Bóg pozwolił na to, że te 42 dzieci zostało rozszarpane przez niedźwiedzie wskutek tego, że Elizeusz przeklął te dzieci w imieniu Pana. Oczywiście w Nowym Przymierzu nie powinniśmy nikogo przeklinać, tak? Mamy błogosławić naszych nieprzyjaciół, tak? W Starym Testamencie było to dozwolone, tak? Że można było kogoś przeklinać i to nie było złe, tak? Tutaj z woli Pana te dwie niedźwiedzice wyszły i rozszarpały te 42 dzieci, tak? I co tutaj mamy? Mamy pokazane, że nie usprawiedliwiło tych dzieci to, że były dziećmi. Tak naprawdę w ogóle nie wiemy, ile one mają lat, tak? Tu jest napisane dzieci, no nie wiem. 8 mogły mieć lat, a mogli to być nastolatkowie, tak? Też o tym nie wiemy. Wiemy natomiast, że bluźniły Panu. Nie bluźniły Panu, tylko prorokowi Pańskiemu. A to tak jakby bluźnić Panu, bo Pan Bóg powiedział, że kto was dotyka, czyli kto dotyka tam naród Izraela, ludzi, którzy należą do Boga, tak? Dotyka źrenicy mojego oka. Tak Pan Bóg powiedział w jednym tekście. W tym.
psalmie 105, 15 werset jest napisane: nie dotykajcie moich pomazańców, czyli namaszczonych ludzi. Elizeusz był namaszczony, tak? I prorokom moim nie czyńcie krzywdy. To jest nakaz od Boga, żeby nie dotykać Bożych pomazańców. Co te dzieci tutaj robiły w tej historii? Właśnie bluźniły pomazańcowi pańskiemu, tak? Dlatego poniosły tego konsekwencje. Wyzywały tego Elizeusza, tak? Bez powodu. Niby niewinna zabawa, tak? Często dzieci myślą, że to jest niewinna zabawa, że one kogoś będą wyzywać, będą komuś bluźniły, będą komuś dokuczały w jakiś mocny sposób. Ale są tego konsekwencje, tak? I Biblia tego naucza. To sobie zapisałem. Wspomnieć na film Synalek. Czy ktoś z was oglądał film Synalek? Jeżeli nie oglądałeś, nie oglądaj, nie polecam. Ale był tam taki dzieciak. Grał go swoją drogą. Ten gościu, co grał Kevina samego w domu, tak? I on tam, powiedzmy, z tego co pamiętam, ja to oglądałem jako dziecko, tak? Pamiętam, wziął swoją siostrę na łyżwy i trzymali się razem za ręce, tak? I puścił ją w pewnym momencie, tak, że ona pojechała sama dalej, tak? I wpadła, i lód się pod nią zawalił i ona wpadła do tego, tak? I celowo ten Synalek to robił, tak? Młody chłopak, tak? I robił takie rzeczy. I czy to go usprawiedliwia? Że tylko dlatego, że był dzieckiem, no to znaczy, że nie powinien ponieść konsekwencji tego grzechu. On na końcu tam zginął, tak? Jest napisane. Co ja mówię? Nie jest napisane. To był film, tak? Matka miała do wyboru, czy potrzymała tego Synalka i innego chłopaka, tak? Puściła tego Synalka, a tego drugiego chłopaka zostawiła, tak? To znaczy wciągnęła do góry, tak? A tamtego puściła, bo wiedziała, jaki on jest. Miała do wyboru między tymi dwoma chłopakami. Dobra, Księga Przysłów 23. Chcę wam także powiedzieć, że ja wiem doskonale coś na ten temat, bo ja byłem nieprawdopodobnie zły właśnie jako dziecko. W tej chwili już taki nie jestem. Jako dziecko byłem zdecydowanie gorszy niż jestem w tej chwili, tak? Byłem zdecydowanie na drodze do piekła jako nastolatek. Nie chroniło mnie to, że jestem nastolatkiem i muszę się wyżyć, tak? Że tak powiem. Nie ma czegoś takiego. Księga Przysłów. Mam nadzieję, że zdążę w ogóle to nagrać, tak? Mam niewiele czasu. Jeżeli bym nie zdążył, no to będę to kontynuował innego dnia. Może w poniedziałek, może w inny dzień, tak? Ja będę miał czas. Księga Przysłów 23. 13-14. Od 13 do 14 wersetu. Nie szczędź dziecku karcenia, bo jeśli je bijesz rózgą, nie umrze. Będziesz je bił rózgą, ale jego duszę ocalisz od piekła. Tak? Czyli tutaj jest zaznaczone, że jeżeli ojciec karci w jakiś sposób swoje dziecko, nawet je uderzy, tak? Nie mówię o jakimś ojcu, który bez powodu bije dziecko, tak? Musi mieć powód, że dziecko zgrzeszyło w jakiś sposób, tak? I wtedy powinien je karcić. Bo tu jest napisane, że to karcenie ma doprowadzić do tego, że to dziecko nie pójdzie do piekła potem, tak? Jeżeli dziecko grzeszy, tak? Powiedzmy, zobaczcie, nastolatkowie ogólnie
zawsze, z tego co wygląda, są gości, to znaczy, no nie zawsze, tak? Błogosławię cię, Justyna, ale w większości przypadków są gości od dorosłych. To nastolatkowie są pełni różnych pożądliwości, biorą narkotyki, piją alkohol i tak dalej, tak? W sumie dorośli również robią te rzeczy, tak? Ale mówię o tym, że nastolatkowie oni nie są bez winy, tylko dlatego, że są nastolatkami, tak? To nie jest to, że bycie nastolatkiem to jest czas, aby korzystać z grzechu i robić cokolwiek mi się podoba. Bycie nastolatkiem to także czas, aby się nawrócić do Boga, tak? Już od młodości swojej można służyć Bogu. To nie jest tak, że trzeba spędzić ten czas bycia nastolatkiem na grzechu, a potem dopiero się nawrócić. Nie, można się nawrócić już od swojej młodości. Kiedy Pan Bóg powołał Jeremiasza ze Starego Testamentu, no to co tam jest napisane? Zobaczmy. Księga Jeremiasza 1. Patrz. 4 wersetu. Doszło do mnie słowo Pana mówiące: zanim ukształtowałem się w łonie, znałem Cię. Zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem Cię i ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów. To mówi Bóg do Jeremiasza. Wtedy powiedziałem: ach, Panie Boże, o to nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem. Ale Pan powiedział do mnie: nie mów, jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Ci rozkaże. Tak? Nie ma czegoś takiego, że jesteś dzieckiem, czy tam nastolatkiem i nie może służyć Bogu. Spójrz na Jeremiasza. Taki młody był, a służył Bogu, tak? Tu mam zapisane w notatkach: nie ufajmy dzieciom, tak samo jak dorosłym, tak? Nie patrz z jakąś skruchą. To znaczy, nie patrz w taki sposób na dziecko, że skoro ono jest dzieckiem, to nie może tobie wyrządzić krzywdy nigdy. Nie patrz nigdy w ten sposób, tak? Dzieci potrafią być naprawdę z diabła. Naprawdę one potrafią takie być. Ja taki byłem, dlatego wiem, o czym mówię, tak? Ja dokładnie wiem, o czym mówię. Ja już od swojej młodości byłem bezbożny, tak? Szczególnie właśnie w podstawówce, w gimnazjum, to ja byłem strasznym człowiekiem, tak? Właśnie jako dziecko, jako nastolatek. Dopiero teraz się ogarnąłem, tak? Ale wcześniej naprawdę robiłem straszne rzeczy. Nie szkodzi. Jak to pogodzić z tym tekstem z Ewangelii według świętego Marka 10:13, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios? Otóż mamy brać tylko dobry przykład z dzieci. Co dobrego możemy się nauczyć od dzieci? Od dzieci możemy nauczyć się ufności, tak? Wiary. Tego możemy się nauczyć. I co jest w ogóle najlepsze, że Pan Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. A więc dzieci mają przychodzić do Pana Jezusa. To nie jest tak, że ktoś jest dzieckiem i nie może przyjść do Pana Jezusa. On powinien przyjść do Pana Jezusa. Dzieci mają po kilkanaście lat i już zdążyli mega nagrzeszyć, tak? Oni potrzebują Zbawiciela, potrzebują Pana Jezusa. To nie jest tak. Ja nie mówię o niemowlętach, które jeszcze nic nie rozumieją, tak? Takie idą do nieba, ponieważ Dawid, jak mu dziecko umarło, to powiedział, że on pójdzie do tego dziecka potem, tak? Także dzieci ledwo narodzone, takie niemowlęta, one idą do nieba, tak? To nie jest tak, bo one nie zdążyły nagrzeszyć. No ale już te dzieci, które zaczynają powoli wszystko ogarniać, tak? To one wiedzą. Podświadomie też mają sumienie, co jest dobrze, a co złe, tak? Uczą się oczywiście tego, tak? Potrzebują rodziców, którzy by im pokazywali, co jest dobrze, a co złe, tak? Ale też nie zawsze dzieci słuchają i potem jest problem. Okej.
Ewangelia według świętego Marka 10:13 i przenoszono do niego dzieci, do kogo? Do Pana Jezusa oczywiście, tak? Aby ich dotknął. Moment. Okej, mniejsza. Aby ich dotknął. Ale uczniowie gromili tych, którzy je przenosili. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I brał je na ręce, a kładąc na nie ręce, błogosławił je. Tak. Dzieci mają przychodzić do Pana Jezusa. To nie jest tak, że tylko dlatego, że ktoś jest dzieckiem, no to nie potrzebuje Zbawiciela. Każdy potrzebuje Zbawiciela w jakimkolwiek wieku. Ja niejednokrotnie słyszałem świadectwa, jak ludzie się nawracali, powiedzmy mając 7 lat i oni do dzisiaj służą Bogu, tak? To nie jest tak, że ktoś jest dzieckiem, no to nie może służyć Bogu. Tak jak mówię, spójrzcie na Jeremiasza. Jeszcze dam tekst z 3 listu Jana. O tym, że właśnie powinniśmy brać dobry przykład, ok? 3 listu Jana. Jak tam jest napisane? 3 list Jana 1:11. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. A więc jeszcze raz. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobrze. Jeżeli mamy brać przykład z tych dzieci, tak, to bierzmy z nich tylko ten dobry przykład, tak? Pan Jezus na pewno nie miał na myśli, że jeżeli dziecko jest jakieś tam nieposłuszne, robi złe rzeczy, to my mamy stać się dokładnie jak te dzieci i w ten sposób postępować. Oczywiście, że nie. No, kto by tak pomyślał, tak? Mamy naśladować tylko te dobre cechy dzieci, tak? W ten sposób mamy stać się jak dzieci, że mamy mieć całkowitą ufność w Panu Jezusie Chrystusie, tak? Okej. Okay. O, teraz mi się przypomniała taka fajna kwestia. David Hogan miał... Chciał mieć dary duchowe, okej? Okay? Dokładnie tego nie pamiętam, ale miał taką wizję, i on na siłę był takim bykiem na polu i chyba rozszarpywał trawę, coś takiego, tak? I na siłę chciał rozpakować taki prezent, z tego co pamiętam, tak? I nie mógł go rozpakować, chociaż bardzo się zmagał z tym, tak? Na siłę próbował go rozpakować. I potem po chwili widzi dziewczynkę, która tak sobie lekko podbiega do tego prezentu, w ogóle się nie zastanawiając, w ogóle nie używając siły do tego, bierze i otwiera ten prezent z darami Ducha Świętego, ok? W ten sposób, w prosty sposób po prostu mamy mieć ufność do Pana Boga, tak? Mamy mieć taką wiarę właśnie, nie jakąś na siłę, bo wtedy to nic nie da, tak? Jak będziemy przesadzali, próbowali własnymi siłami osiągnąć pewne rzeczy, otrzymać dary Ducha Świętego, mamy mieć prostą ufność do Pana Boga, tak? O to w tym chodzi. W tym przykładzie, w ten sposób mamy brać przykład z dzieci, tak? A nie w taki sposób, jak było w drugiej księdze królewskiej, że dzieci wołały do pomazańca pańskiego, do sługi Bożego, chodź tutaj łysy. Tak. Bo one go wyzywały w ten sposób. Ludzie patrzą na tą historię i mówią, ale czemu? To były dzieci. No, czemu Bóg tego... czemu Bóg tak zareagował i pozwolił, aby te niedźwiedzie rozszarpały te dzieci? No, tak jak mówię, dzieci nie są bez winy. Tak? Jeżeli dzieci grzeszą... czy jest napisane zapłatą... Okej, okay. Zobaczcie w ten sposób. Ogólnie jest napisane, zapłatą za grzech jest śmierć.
Nie ma tam oddzielenia, że dzieci unikną konsekwencji za grzech, a dorośli nie unikną tych konsekwencji. Ogółem zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Bez względu na to, czy ktoś jest dzieckiem i grzeszy, czy ktoś jest dorosłym i grzeszy. Tak? Każdy otrzyma zapłatę za grzech. Chyba to wszystko, co miałem do powiedzenia. Tak? Tak jak mówię, nie patrzmy na to, że tylko dlatego, że ktoś jest dzieckiem, to od razu go to usprawiedliwia. Że może robić cokolwiek, tak? Ale o tym już mówiłem wcześniej. Okej, chyba wszystko powiedziałem na ten temat, dlatego dziękuję za uwagę, błogosławię was w imieniu Jezusa. Amen.